fajną bransoletkę domowym sposobem, samemu w domu. Potrzebujemy żyłkę taką na gumce, rozciągliwą, lub jakąś gumkę, koraliki dowolnego koloru, igłę i kawałek tasiemki, z której zrobimy później kokardkę. Żyłkę wiążemy w jednym miejscu, żeby koraliki troszkę dalej od brzegu, żeby koraliki nie uciekały. Zostawiamy sobie miejsce tutaj, o, żeby związać na końcu. Wiążemy kilka razy, żeby był duży kółeczek. Obcinamy kawałek dalej. I zaczynamy. Nawiązamy koraliki. Jeżeli nie chcą przejść przez koralik, trzeba właśnie podać przygotowane igła, żeby przebić. Około 20 koralików będzie trzeba. Nawet tych mniejszych troszkę, tutaj troszkę więcej. 4, 26, to zależy też, kto ma jaką rękę. Niestety nie da się nawet z tej żyłki na igłę, byłoby dużo łatwiej. Ale jest dość gruba, chyba że ktoś ma taką igłę z dużym ostrzem. Jeden kolor, wiążemy żyłkę też kilkakrotnie. Żeby się nie rozwiązała, ponieważ jest to śliskie, więc nie chce się trzymać. Ja nawlekam koralików 20, jest to wystarczająco. I jedną mamy gotową. Teraz będziemy nawlekać kolejny kolor. U mnie będzie to perłowy. Tak jak mówiłam, lepiej nawleka się na igle. Tych koralików troszkę więcej, 24-25, ponieważ są mniejsze. Kolejne koraliki, znów robimy to samo, czyli wiążemy. Ja nawlekam 25 koralików wielkości 0,5 cm. Kilka węzełków. Teraz nawlekamy trzeci kolor. Można takich bransoletek zrobić kilka. Ja pokażę trzy. Teraz nawlekam srebrne koraliki. Też 25, ponieważ są takiej samej wielkości jak perłowe.
kolor znów wiążemy. Teraz końcówki żyłek obcinamy. Trzymaliśmy trzy takie bransoletki. W kolejnej kolejności ja ułożę tak, żeby żółty był w środku. Bierzemy przygotowaną wcześniej tasiemkę. Szukamy miejsc, gdzie były wiązane wcześniej, gdzie była wiązana gumka. W tym miejscu dajemy tasiemkę i robimy kokardę. Kiedy kokardka jest już gotowa, bransoletki wyglądają tak. Obcinamy końcówki, by nie były zbyt długie. Końcówki tej tasiemki ja smaruję wikolem, żeby później się nie snuły. Wikol jak wyschnie, nie zostawia żadnego śladu. I otrzymaliśmy taką oto bransoletkę.